Ile można zarobić na YouTube, jakie mamy plany na podróże i czy polecimy w tym roku do Japonii? Czy ceny w restauracjach dalej będą rosnąć? Ja mam na imię Maciej i zapraszam na film, w którym odpowiem na Wasze pytania. Ostatnie Q&A było bodajże w marcu zeszłego roku i postanowiłem tym razem podejść do Q&A trochę inaczej. Mianowicie nie prosiłem Was o Wasze pytania na Facebooku, na Instagramie, na karcie społeczność na YouTube, tylko zebrałem wszystkie najciekawsze pytania, które zadaliście mi w komentarzach pod filmami od momentu publikacji ostatniego Q&A. Zróbmy jednak tak, że jeśli wciąż macie do mnie jakieś pytania, jeśli wciąż Wam coś tam siedzi w głowie i chcielibyście znać odpowiedź na jakąś kwestię, no to zadawajcie te pytania pod tym filmem w komentarzach. Jeśli się tego zbierze troszkę, no to odpowiem w kolejnym takim filmie opublikowanym już jakoś w miarę szybko. Pod filmami z zeszłego roku znalazłem 50 ciekawych kwestii, na które bardzo często odpisywałem od razu, ale stwierdziłem, że odpowiedź na nie na pewno interesuje więcej osób niż tą jedną, która zadała to pytanie. Także zaczynamy. Czy dajesz na Google swoją opinię na temat danych knajp? Swoje opinie na temat danych knajp? Za często to nie, ale zobaczmy. Gdzieś to można chyba obejrzeć. 24 opinie i 11 ocen, no czyli niewiele. Pokażę Wam może te opinie restauracji, bo nie tylko restauracje oceniam. Ahan oceniłem. Napisałem, że najlepsze tajskie jedzenie poza Tajlandią, 5 gwiazdek. Dałem też jedną gwiazdkę restauracji w Barcelonie, do której mieliśmy rezerwację na 21. Kazano nam czekać na dworze, na nasz stolik. Czekaliśmy pół godziny i sobie poszliśmy. Restauracja nazywa się Tapeo i z tego względu jej nie polecam, bo ten system rezerwacji jest po prostu jakiś dziwny. Może jedzenie jest pyszne. Stary dom oceniłem w Warszawie na 5 gwiazdek. Rybaczówkę, Izumi sushi, biały kamień. O, i najwięcej wyświetleń miała moja opinia o Nines, restauracji Roberta Lewandowskiego, ale to było w tym czasie, kiedy był ten taki popularny mem, że się pisało opinie i pisało się, że albo super, bo pan Robert nam wszystko ugotował, albo pisało się, że beznadziejna restauracja, bo pana Roberta nie było i to nie on przygotował te dania. Także jak widzicie, tych opinii Google w sumie nie dodaje. Może powinienem, bo często z nich korzystam, więc jeśli korzystam, to powinienem dać coś od siebie. Zastanawia mnie wasz stosunek i zainteresowanie Ameryką Południową lub Łacińską. Te regiony nie padły ani wśród miejsc, do których chcielibyście pojechać, ani wśród miejsc, które Was nie interesują. To jest pytanie zadane pod poprzednim Q&A, gdzie faktycznie o Ameryce Łacińskiej, o Karaibach czy o Ameryce Południowej nie wspomniałem w ogóle. I myślę, że to się nie wzięło znikąd, bo my też ten kierunek bardzo mało znamy, bardzo mało kojarzymy, bardzo mało o nim wiemy. Tutaj myślę przede wszystkim o Ameryce Południowej, nie o całej Ameryce Łacińskiej. Meksyk jako tako wydaje mi się ciekawym kierunkiem do odwiedzenia pod kątem kulinarnym i nie tylko. I myślę, że prędzej czy później się wydarzy. Ale jeśli chodzi o samą Amerykę Południową, to wiemy naprawdę niewiele. Też nigdy nie chcieliśmy dowiedzieć się więcej. I na razie na pewno ten kontynent nie jest brany pod uwagę na jakieś najbliższe plany podróżnicze. A może kiedyś podróż do Turcji. Wiele razy słyszałem opinię, że kuchnia turecka jest najlepszą kuchnią na świecie. Też słyszałem takie opinie. Nie miałem okazji próbować wiele takiej tradycyjnej tureckiej kuchni. Coś tam w Dubaju skubnęliśmy, ale przecież potrafią tam robić mięso, mają dostęp do świeżych produktów, jeśli chodzi o jakieś warzywa, owoce, więc siłą rzeczy powinno być tam bardzo, bardzo smacznie. Na pewno mniej mnie kręci Turcja, jeśli chodzi o te kurorty wszystkie przy Morzu Śródziemnym. Bardziej bym chciał pojechać do jakiejś Kapadocji. Do Stambułu oczywiście też. Czy w tym roku Turcja się wydarzy? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Mamy kierunki, które chodzą nam po głowie, zarówno te dalsze, jak i te bliższe. I właśnie Turcja rzadko się pojawia, także podejrzewam, że najpierw jednak priorytety, Turcja później, ale wszystko się wydarzyć może. Intryguje mnie, dlaczego nadal żegnasz się z nami słowami do zobaczenia w lepszych czasach. Dużo pytań o to pożegnanie dostaję w komentarzach, bardzo często. Jest ono niezrozumiałe i doszukujecie się w nim jakiegoś drugiego, trzeciego, czwartego dna, że to jest odniesienie do sytuacji politycznej, albo co ja narzekam, przecież mam dobrze i tak dalej. A tutaj nie ma co czytać między wierszami. Czasy po prostu zawsze mogą być lepsze. Zawsze może być lepiej. Taka jest moja dewiza i dlatego jest takie pożegnanie, a nie inne. To nie znaczy, że obecne czasy są złe, że marzą mi się lepsze. Po prostu zawsze może być lepiej. To jest takie, wiecie, pozytywne. Drogi Macieju, nadal pozostajesz dla mnie zagadką. Jak jeden człowiek potrafi opierdolić tyle jedzenia, zmienić lokal, jeść dalej, po czym powtórzyć tę czynność kilkakrotnie i to w ciągu jednego dnia? Tutaj jest jeden błąd, bo to nie zawsze jest jeden dzień. Czasem jest faktycznie. Nie wiem, tak było w Rzeszowie na przykład, kręciliśmy. Tak było też w Nowym Orleanie w pierwszym filmie. Ale bardzo często to jest jednak zbiór nagrań z kilku dni. Ja nie mówię witamy w kolejnym dniu. Po prostu zmieniam knajpę. Jestem inaczej ubrany, więc siłą rzeczy
to jest kolejny dzień. Kolejna sprawa, zazwyczaj nie wiem sam, jeśli Sonia nie wypowiada się w filmie, to nie znaczy, że nie ma jej tam ze mną i że nie dzielę się z nią tym jedzeniem, o którym opowiadam. Czasem mówię, że to jest Soni, czasem mówię, że to jest moja. Czasem tego nie robię, ale to nie znaczy, że nie dzielimy się tymi daniami wspólnie. Czasem w ogóle ktoś nam jeszcze towarzyszy, tak było w Helu, w Piestarni, w Gdańsku. I to całe jedzenie, o którym ja opowiadam, nie jest jedzeniem tylko dla mnie. Bardzo często jemy też jedzenie na wynos, jemy je później i dzielimy się z rodziną. To nie jest tak, że ja jem to wszystko sam. Nie dałbym rady, no słuchajcie, nie dałbym rady. A macie w planach kiedyś wybrać się do Holandii? Z Holandii jest w ogóle sporo widzów na tym kanale. W statystykach widzę, z jakich krajów oglądacie moje filmy. Zawsze są Stany Zjednoczone, zawsze jest Wielka Brytania, zawsze są Niemcy i zawsze jest Holandia. To jest taka czołowa czwórka. Różnice między nimi są delikatne. To się zmienia w zależności od filmu, w zależności od pory roku i tak dalej, więc myślę, że do Holandii na pewno będzie trzeba pojechać. I na pewno bym chciał pojechać do Amsterdamu, bo moim zdaniem to jest ciekawe miejsce na kulinarnego tripa. Można tam pojeść różnych świetnych kuchni świata, spróbować oczywiście trochę kuchni lokalnej. Jak wiecie z filmów z Londynu, z Nowego Jorku, czy z Paryża nawet, ja zawsze bardzo chętnie odwiedzam tego typu miasta, bo bardzo lubię tę różnorodność, nie nudzę się, mogę na śniadanie zjeść coś lokalnego, na obiad coś z Azji, a na kolację coś z Afryki czy z Ameryki Południowej i to jest naprawdę super. Także myślę, że Amsterdam jest dość wysoko na tej liście priorytetów podróżniczych, o jakiej wam mówiłem. To nie jest pewne, że odwiedzimy w 2024 roku, ale myślę, że jest to pewniejsze niż było w roku ubiegłym. Ile można zarobić na YouTube? Pytanie z grubej rury. Można zarobić tyle, konkretne zero, a można zarobić i miliony. Ja wam powiem, jak to jest w moim przypadku, jeśli chodzi o YouTube, w sensie o zarobki z samych filmów na YouTubie. Nie będę wam może mówił, ile to jest za film, bo to się bardzo, bardzo waha i to też zależy od typu filmu, jego długości, pory roku i tak dalej, ale średnio miesięcznie to jest za te reklamy z AdSense, które są wyświetlane przed filmami albo w trakcie filmów, między kilkanaście a do 30 tysięcy złotych w dobrym miesiącu i to jest tylko kasa z AdSense. Poza tym są współprace. Współprace to jest często drugie tyle, w sensie za jedną współpracę jest drugie tyle. O ile tutaj mówimy o współpracy w filmie na YouTube, na samym Instagramie to są już mniejsze kwoty, więc można myślę zarobić całkiem fajnie, ale nie jest to takie proste, w sensie jakąś tam bazę odbiorców trzeba mieć. To nie muszą być nie wiadomo jak wielkie zasięgi, nie trzeba mieć miliona wyświetleń na każdym filmie, ale to też nie może być po kilkaset czy po tysiąc wyświetleń. Tendencja jest taka, widzę to prowadząc kanał od już prawie 7 lat, a może już od 7 lat, że ten AdSense na YouTube rośnie z roku na rok. Co roku można z samego prowadzenia kanału, bez żadnych deali, bez żadnych współprac, zarobić coraz więcej. Zanim przejdę do kolejnych pytań, kilka słów o partnerze dzisiejszego odcinka, którą jest aplikacja Babbel, służąca do nauki języków obcych. Czasem pod niektórymi filmami, zwłaszcza tymi z zagranicy, pytacie nas, jak my się na miejscu dogadywaliśmy i w sumie niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, czy to jest kraj europejski, czy Stany Zjednoczone, czy może jakiś kraj azjatycki, to w 90% przypadków dogadujemy się w języku angielskim, czyli w języku, z którym pewnie prawie każdy z was, jeśli nie każdy, miał w życiu jakąś styczność. Chyba nie muszę mówić, że w podróży przydaje się on doskonale. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Babbel wybieracie język, w którym chcecie uczyć się innych języków. Jeśli chcecie się uczyć w języku polskim, no to będziecie mogli się nauczyć języka angielskiego albo niemieckiego, ale jeśli już ten angielski znacie, to liczba języków, których możecie się nauczyć dzięki tej aplikacji diametralnie wzrasta. Do wyboru macie kilkanaście różnych języków z całego świata. Ja przyznaję, zacząłem od sprawdzenia, na ile znam język angielski, co trochę pomaga w utrwaleniu tego, co się już wie. To, co mi się od razu spodobało, to to, że lekcje w aplikacji są krótkie, trwają po kilkanaście minut, dzięki czemu w zasadzie każdego dnia mogę znaleźć wolną chwilę na to, by troszkę się tego angielskiego poduczyć, troszkę sobie przypomnieć. Co więcej, jak włączy się powiadomienia, to też każdego dnia aplikacja przypomina, że może warto sobie zrobić teraz chwilkę przerwy od innych rzeczy właśnie na naukę języka obcego. Druga rzecz to te lekcje są zbudowane bardzo różnorodnie, co pokazuję wam teraz na przebitkach. Pardon? Could you please repeat that? Sorry, I didn't hear that. I would like to make a reservation for tonight.
Na początku myślałem, że to będzie tylko poznawanie nowych słówek, nauka pisowni i ewentualnie jakiejś gramatyki, ale szybko okazało się, że też jest słuchanie oraz, co ciekawe, mówienie, bo aplikacja ma funkcję rozpoznawania głosu. I oczywiście wszystko w ramach takich codziennych tematów. Na przewidkach może już to zauważyliście, ale pokazuję Wam akurat lekcje, w których uczymy się słownictwa związanego z odwiedzaniem restauracji, czyli coś, co w podróży, w poszukiwaniu nowych smaków przydaje się idealnie. Do you have a reservation? She doesn't have to work today because she has a day off. Dodatkowo w aplikacji Babbel znajdziecie także dialogi oraz podcasty do takiego osłuchania się z językiem. No i jeszcze minigierki, kiedy wolicie przyswajać słowa w trochę inny sposób. W opisie znajdziecie link, klikając w niego dostaniecie nawet do 70% dożywotniego rabatu na subskrypcję aplikacji Babbel, do czego zachęcam, a my wróćmy już do reszty pytań. To jest niesamowite, że sieci fast foodowe w Europie stoją na znacznie wyższym poziomie niż w USA. Wystrojem, czystością, jak i jakością jedzenia. Czym to jest spowodowane? To jest pytanie, na które jest wiele odpowiedzi. Po pierwsze, w Europie, w Unii Europejskiej są wyższe standardy dotyczące podawanej żywności. Po drugie, wydaje mi się, że Europejczycy częściej gotują w domu, a jeśli nie gotują w domu, no to mają jakieś lokalne restauracje, które serwują jakieś w miarę tanie narodowe jedzenie. W Polsce to są bary mleczne, we Francji restauracje bulionowe, we Włoszech tego też jest mnóstwo. Jeśli jest w miarę tania alternatywa, albo gotujemy sobie w domu, no to po co mamy jeść najtańsze fast foody? Przez to wydaje mi się, że fast foody mają troszkę inną strategię w Europie, a przede wszystkim w Polsce, bo to wiecie też, w krajach Europy Zachodniej, takich jak nie wiem, Wielka Brytania, Hiszpania czy Francja, no to też bywa różnie, jeśli chodzi o ten poziom. Wydaje mi się, że jest on niższy niż w Polsce, ale jednak wyższy niż w Stanach. A jeśli jedzenie jest trochę lepszej jakości, no to też to otoczenie spożywania posiłków stoi na troszkę wyższym poziomie. No przecież w Polsce maczki są bardzo, bardzo ładne, a w Stanach to wyglądają naprawdę okropnie. I to się tyczy wszystkich fast foodów. Teraz Popeyes wszedł do Polski i to też są piękne, wymuskane lokale, a jak przechodziłem obok Popeyes w Nowym Jorku, to w sumie nie wiedziałem, czy chciałbym tam w ogóle wejść. To są dwa takie pierwsze powody, jakie mi przychodzą do głowy, ale wiecie, to są jakieś takie moje obserwacje, a być może są jakieś opracowania, jakieś dane na ten temat. Jak sami macie jakieś obserwacje albo nawet wiecie coś, no to piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy. Hej, planujecie może odcinek o Budapeszcie? Ten Budapeszt pojawia się od lat. W zeszłym roku nawet było blisko odwiedzenia Budapesztu, bo jak pamiętacie, byliśmy w Dreźnie, w Pradze i w Wiedniu na takim tripie po jarmarkach świątecznych. Coś, co mam wrażenie, w tym roku robili wszyscy na YouTube. I był plan, żeby z tego Wiednia jechać jeszcze do Budapesztu, ale troszkę zabrakło nam czasu, no i ten pomysł umarł. Ja nawet już miałem gotowe rekomendacje miejsc w Budapeszcie do odwiedzenia. Świetnie byłoby odwiedzić Budapeszt w tym roku. Mam nadzieję, że to się uda. Jest to na pewno jeden z takich priorytetów na najbliższy rok. Nie jestem pewny tego na 100% kolejny raz. Prawdopodobna destynacja. Panie Macieju, jaką poleca Pan restaurację z kuchnią azjatycką w Warszawie? To jest bardzo trudne pytanie, bo tych restauracji z kuchnią azjatycką w Warszawie jest bez liku. Moim faworytem jest w ostatnich miesiącach Ahan. Wiecie to? Restauracja z kuchnią tajską jak na tajskiej ulicy w Bangkoku czy w Chiang Mai. I to jest moje główne polecenie, ale to też trzeba lubić tajską kuchnię. Kiedy polecałem My Food China z kuchnią chińską, no to wiele osób zarzucało mi po pójściu do tej restauracji, że to nie jest tak dobre jak inne restauracje z kuchniami azjatyckimi, które odwiedzają. I się zapytałem, jakie restauracje odwiedzacie. No i to były restauracje tajskie, wietnamskie czy koreańskie. A kuchnia chińska to jest coś innego. Każda kuchnia azjatycka to jest coś innego. Takie wrzucanie do jednego worka to nie jest też najlepszy pomysł. Robiłem film o azjatyckim jedzeniu w Krakowie. Robiłem też film o azjatyckim jedzeniu w Szczecinie. No to może czas na film o azjatyckim jedzeniu w Warszawie, ale on by musiał trwać z 2 godziny chyba. Taki jest wybór i tyle jest świetnych azjatyckich restauracji w stolicy. Może jakieś południe Francji, Nice, Saint-Tropez. To jest na pewno bardzo ciekawy kierunek. Myślę też, że na Lazurowym Wybrzeżu przy Morzu Śródziemnym ta kuchnia francuska będzie trochę lżejsza, trochę właśnie bliższa kuchni z innych krajów śródziemnomorskich i mogłaby mi bardziej przypaść do gustu niż kuchnia ze Strasburga, czy też ta kuchnia, której próbowałem w Paryżu. Kolejne pytanie o kierunek. Litwa, Łotwa i Estonia. Warto byłoby coś nagrać? Wilno na pewno jest często odwiedzanym miejscem przez Polaków, tak jak był do pewnego momentu Lwów. I myślę, że wycieczka do Wilna, nagranie jakiegoś odcinka o kuchni litewskiej i o tym, czego warto w tym mieście spróbować, na pewno byłoby dobrym pomysłem. Myśleliśmy już o tym rok temu, 2 lata temu i kto wie, czy w tym roku w końcu on nie dojdzie do skutku. Czyli póki co obok Budapesztu i Amsterdamu to jest chyba taki kierunek, który jest najbliższy realizacji, że tak to nazwę. A może Sardynia?
Włochy kocham, do Włoch mogę wracać co roku, najlepiej właśnie odwiedzając miejsca, w których nas jeszcze nie było i na Sardynii jeszcze nie byliśmy, także jakieś prawdopodobieństwo jest. Chyba są jeszcze miejsca we Włoszech, które bardziej chciałbym odwiedzić, ale kto wie, może Sardynia. Ty jeszcze jesz coś prywatnie, czy już tylko zawodowo? Oczywiście, jem prywatnie i jem zawodowo, ale czasem to się miesza, wiecie. Czasem idę do restauracji bez kamery, ale tylko z telefonem. Odruch mam taki, że i tak robię zdjęcie, jedzenie okazuje się super i później wygrywa nagrodę imienia Złotego Przewodu Pokarmowego, jak pizza od Melio. Także jeśli chodzi o jedzenie na mieście, to chyba zawsze troszkę jem zawodowo. Macieju, jeśli ktoś nigdy nie był za granicą, to jakie państwo w Europie poleciłbyś pod względem kulinarnym? Zdecydowanie Włochy. Włochy to jest raj dla foodies. We Włoszech wszystko jest pyszne, mam wrażenie. Może nie wszystko, ale bardzo łatwo znaleźć coś pysznego. Kochamy makarony, kochamy pizzę, mają świetne produkty, czy to warzywa, czy mięsa, czy owoce morza, czy ryby, czy znakomite sery, wędliny. No tego jest mnóstwo. Każde włoskie miasto, miasteczko ma często jakąś swoją specjalność. Idealny kraj do podróżowania za jedzeniem. Nie jest to też państwo tak drogie jak na przykład Francja czy Wielka Brytania. Ludzie są generalnie przyjaźni. Wiadomo, są lepsze i gorsze części Włoch pod różnymi względami. Ale generalnie ja z Włoch mam zawsze bardzo dobre wspomnienia. W ostatnich latach bywało tak, że w sumie co roku jeździliśmy do Włoch i za każdym razem wracaliśmy szczęśliwi. Szczęśliwi i najedzeni pysznym jedzeniem. Seria pytań o kierunki. Macieju, może Chorwacja? Kojarzę jeden twój film i jest bardzo stary. Tak, to jest film chyba z 2017 roku, kiedy byliśmy faktycznie w Chorwacji w Splicie i to taki luźny vlogasek z kilkoma poleceniami. Chociaż pamiętam jedno miejsce, Konoba Matejuszka. Fantastyczne jedzenie, zarówno owoce morza, jak i mięso. Aż bym tam wrócił, nie wiem czy to jeszcze istnieje. Chorwacja też w ostatnich latach stała się takim bardzo popularnym kierunkiem, nie tylko dla Polaków, ale generalnie dla całego świata. Tutaj też trochę winy Gry o Tron oczywiście. No i przez to słyszałem, że mocno podrożało w Chorwacji, to po pierwsze, a po drugie stał się ten kraj dużo bardziej turystyczny niż wtedy, kiedy my byliśmy. Jak właściwie wyszukujesz miejsc, gdzie kupujesz jedzenie? Kupujesz, myślę, że chodzi o chodzenie po restauracjach. Jeśli chodzi o Warszawę i generalnie o takie duże polskie miasta, to jest po prostu trzymanie ręki na pulsie. Śledzę social media, zarówno restauracji, jak i jakichś influencerów kulinarnych i te wszystkie knajpki, knajpeczki, które gdzieś mi tam wyskoczą, zapisuję po prostu. Tak samo zapisuję wasze rekomendacje. Możecie polecić pod tym filmem jakieś restauracje i ja to sobie zapiszę i jak będę jechał do jakiegoś miasta, to sprawdzę, czy mam jakieś rekomendacje już z tego miasta. Jak już zbiorę te rekomendacje, to wszystko weryfikuję. I weryfikuję to w taki sposób, że bardzo często sprawdzam opinie na Google Maps, na Google, ale wczytuję się w nie, nie tylko patrzę na średnią ocenę, ale też jakie osoby odwiedzające to miejsce mają o nim opinie, wrażenia. Wczytuję się i w pozytywne, i w negatywne oceny, bo często te negatywne są to takie rzeczy, które mnie nie interesują. Czasem ktoś z obsługi był na przykład niemiły, a jest to, nie wiem, kebab i co mnie to w sumie interesuje. Chodzi o to, żeby zjeść smacznego kebaba. I w sumie podobnie wygląda research zagraniczny, czyli zbieranie waszych rekomendacji, plus przejrzenie jakichś blogów, kanałów na YouTube. Jak na przykład mam mało waszych rekomendacji, a było tak podczas naszego wypadu do Stanów w zeszłym roku, po Teksasie, Nowym Orlanie i tak dalej, no to wtedy mocno posiłkuję się YouTube'em zagranicznym i patrzę co ciekawego pokazuje, nie wiem, Mark Queens na przykład, chociaż z jego rekomendacjami bywa różnie, albo Phil z Somebody Fit Phil na Netflixie. Także w skrócie jest to research i to taki dogłębny, zajmujący wiele godzin. Ja bardzo się staram, żeby nie marnować czasu, nie marnować przyjętych kalorii i zazwyczaj chcę po prostu odwiedzić dobre miejsca, więc wolę poświęcić więcej czasu na ich wybór niż potem jeść coś niesmacznego. Oczywiście zdarza się wtopa mimo researchu, ale częściej zdarza się wtopa, gdy się idzie w ciemno, niż gdy się coś dogłębnie sprawdzi. Maćku, jak to się stało, że zacząłeś pić kawę? Bo pamiętam z dawnych odcinków, że jej nie lubiłeś. No i tutaj odpowiedź jest prosta, zacząłem pić dobrą kawę. Zawsze kawa kojarzyła mi się przede wszystkim z kawą rozpuszczalną, która jest B. Potem kojarzyła mi się z kawą z ekspresu, która potrafi być super, ale też potrafi być bardzo, bardzo średnia i to wszystko zależy i od ekspresu, ale też przede wszystkim od ziaren, których się używa. No i zacząłem pić kawę z ziaren jakości specialty. Najczęściej też jest przygotowana nie w ekspresie, tylko metodą przelewową, albo w dripperze, albo w chemexie. No i ta kawa smakuje zupełnie, zupełnie inaczej. Nie smakuje spaloną gumą, tylko potrafi mieć cytrusowe, owocowe, kwiatowe, kwaskowe czy bardziej orzechowe aromaty, potrafi zaskoczyć słodyczą. To są takie nuty smakowe, wiecie, to nie jest tak jakbyśmy pili kawę z jakimś syropem, ale to jest naprawdę fajna zabawa, tylko trzeba pić kawę też bez mleka, nie? I bez cukru. To wtedy więcej można tych smaków odkryć. Tutaj też zasługa kawiarni Specialty, które odwiedzałem w Poznaniu.
czasach jeszcze, kiedy kawy nie lubiłem, ale lubiłem sobie wpaść na serniczek, na herbatkę. No i na przykład w takiej kawiarni bardzo przy ulicy Żydowskiej, gdzie mieli i świetne serniki, i świetne śniadania, zaproponowano mi kiedyś kawę. Wypiłem i stwierdziłem, kurczę, jest to smaczne. No i tak krok po kroku, aż się skończyło na tym, że zamawiam sobie w grudniu kalendarz adwentowy i na każdy dzień mam ziarna z innego kraju od innej palarni. Macieju, jakie miejsce najbardziej lubisz jedzeniowo i ogólnie się czując? I tutaj mam do wyboru. Hala Koszyki, Elektrownia Powiśle, Fabryka Norblina czy Browary Warszawskie. Najmniej z tych miejsc spędziłem czasu w Elektrowni Powiśle, ale widziałem, że tam trochę się pozmieniało i myślę, że w najbliższym czasie będę musiał to nadrobić, a zdecydowanie najczęściej w ostatnim czasie odwiedzam Browary Warszawskie, bo moim zdaniem ten food hall raz, że jest najładniejszy, a dwa, że też średni poziom jedzenia ze wszystkich stoisk jest najwyższy z tych czterech zaproponowanych. To nie znaczy, że nie ma słabych rzeczy, słabych stoisk, ale większość jest naprawdę spoko. Naszła mi taka myśl, czy byś nie pasował i byś nie chciał prowadzić program, który kiedyś był w TV, a konkretnie Człowiek kontra jedzenie. Zważywszy po tym, jak widziałem, ile zjadłeś ostatnio w Poznaniu na nocnym markecie, na nocnym targu towarzyskim. No nie chciałbym, bo ja nie chcę tyle jeść zazwyczaj. Nie chcę być kojarzony z jedzeniem góry żarcia. Nie wiem, na ile mi to wychodzi. Ja chcę być kojarzony z tym, że smacznie jem. Niekoniecznie dużo. Śledzik bez wódeczki. Za każdym razem, kiedy jakiś śledź pojawiał się na kanale, danie ze śledziem, to za każdym razem był taki komentarz od innych osób. I ja nie wiem, o co wam ludzie chodzi. Czy wy naprawdę nie potraficie zjeść śledzia bez wódki? Śledź jest pyszny sam w sobie. Nie potrzebujesz alkoholu. Maćku, sorry za off-topic. Jaką masz torbę plecak? Mam torbę do aparatu Peak Design Everyday Sling 5 litrów czarna. Plecak mam innej firmy. Pack Safe. Nie wiem, jaki to model, ale jest spoko. Do jakiej kuchni zawsze byś wracał, z jakiego kraju twoim smakiem jest najlepsza? Trudne pytanie, na pewno nie da się odpowiedzieć na to wskazując jedną kuchnię, ale na pewno kuchnia włoska, na pewno kuchnia tajska. I to jest chyba takie top 2, zarówno jeśli chodzi o kuchnię w restauracjach w danym kraju, jak i spoza danego kraju. Te kuchnie lubię najbardziej. Myślę też, że kuchnia japońska byłaby wysoko, ale nie jadłem kuchni japońskiej na miejscu, więc tutaj mniej pewnie to mówię. Bardzo często pojawiają się tacosy, planujecie może jakiś wyjazd do Meksyku w najbliższym czasie. To byłaby dobra seria. Myślę, że byłaby to dobra seria. Myślę, że na pewno chciałbym też Meksyk raczej zwiedzić niekoniecznie tylko w tych turystycznych miejscach na Półwyspie Yucatan. Prędzej czy później to się na pewno wydarzy, ale no nie wiem, czy w tym roku. Tak mnie zastanawia, patrząc na częste wstawki muzyki z TES, czyli to jest The Elder Scroll w twoich filmach. Maciek, byłeś fanem Obliviona, czy to tylko kwestia mamiczności tej muzyki? Ja nie montuję tych filmów, montuje je Dawid, montażysta, więc on by musiał odpowiedzieć na to pytanie. A ja sam nigdy nie grałem w tę serię gier. Dlaczego nie robisz przelicznika cen w napisach? Ponieważ te filmy są ponadczasowe bardzo często z zagranicy i co z tego, że dam przelicznik dolara, kiedy on kosztował w chwili nagrania 4,70, w chwili publikacji filmu 4,20, a teraz jest za 3,90, kiedy ja to nagrywam. Po co to przeliczać? Po drugie, zauważyłem też, że kiedy jest ten przelicznik walut, no to jest więcej komentarzy o tym, jakie te ceny są wysokie, albo jakie te ceny są niskie, ja nie chcę robić kanału o cenach, tylko chcę robić kanał o jedzeniu. Wprawdzie czasem sam to prowokuję, dając cenę na miniaturkę albo samemu jakąś cenę przeżywając, ale to nie jest główny temat tych filmów i tego kanału i do tego też będę w przyszłym roku dążył, żeby nie ceny rządziły komentarzami, mimo wszystko. Ile razy w tygodniu mniej więcej jecie w restauracjach? Różnie. Różnie są takie tygodnie, że 7 dni w tygodniu, są takie, że więcej niż 7 dni w tygodniu, w sensie, że to jest więcej posiłków niż jeden dziennie, a są takie, że praktycznie wcale, nie? Uśredniając, to na pewno w każdym tygodniu w roku jemy w restauracjach, mimo wszystko. Byliśmy w to ciekawi, czekaliśmy na kawę chyba 40 minut, raczej tam nie wrócimy. Komentarz pod filmem z Krakowa, gdzie właśnie my też byliśmy w to ciekawie. I to jest taka sytuacja, która mnie w sumie zawsze dziwi, czyli czekanie na coś długo bez jakiejkolwiek reakcji z naszej strony. Czyli zwłaszcza kiedy, tak jak tutaj było dalej w komentarzu napisane, widzimy, że oprócz nas nikogo nie ma. No to zazwyczaj oznacza to nic więcej, że o nas zapomniano. I oczywiście to jest słabe, że o nas zapomniano, ale no lepiej zareagować, tak? Lepiej zareagować niż czekać kolejne wiele minut. Maciej, czy jako twórca masz wybór, jakie reklamy lecą przed twoimi filmami? Przed chwilą wjechała mi reklama PiSu z nagonką na Tuska. Takie komentarze pojawiały się w filmach, które były publikowane we wrześniu i w październiku, jak była kampania wyborcza. Nie mam wpływu. Niestety nie mam wpływu, nie mogę zablokować, że oj, przed moimi filmami to politycznych reklam nie. Po prostu to już algorytm sam dobiera. W przypadku reklam politycznych jest niestety tak, że to niekoniecznie muszą być wasze zainteresowania, jak to bywa w przypadku większości innych filmów. To jest polityka, to są wybory, to jest walka o głosy, więc takie reklamy pojawiały się i pewnie będą pojawiać się przed filmami publikowanymi w trakcie kolejnych
kampanii wyborczych, niestety. Czy z jednej strony barykady, czy z drugiej, czy z trzeciej, czy z czwartej. Macieju, można spodziewać się odcinka z Bydgoszczy? No nie byliśmy dawno w Bydgoszczy, trzeba do Bydgoszczy wrócić i no gdzieś tam taki plan jest w mojej głowie póki co, ale może się zrealizuje. Panie Macieju, a kiedy Japonia? Japonii się bardzo obawiam po pobycie w Korei, bo mieliśmy w Korei spory Lost in Translation i chyba jeśli chodzi o Azję, która mam nadzieję w tym roku się wydarzy, no to jednak nie Japonia, tylko kraj bardziej nastawiony i przyjazny dla turystów, mimo wszystko. Bardzo kuchnia japońska na miejscu mnie interesuje, więc może to Japonia w 2025? Zobaczymy. Maćku, czy będzie odcinek z nowościami z Wrocławia? No, musi być. W zeszłym roku chyba w ogóle nie było Wrocławia na kanale, także trzeba to nadrobić w tym roku. To na pewno się wydarzy. Tutaj możecie mnie później rozliczyć z tych słów. Ale nie tak, że jutro, tylko dajcie mi trochę czasu. Jak oceniasz poziom bezpieczeństwa w Londynie? Czułeś się komfortowo? Takie same pytania dostawałem pod filmami z Paryża, z Nowego Jorku, w ogóle ze Stanów i generalnie ze wszystkich zachodnich miast, w których byliśmy w zeszłym roku. Zawsze mnie te komentarze dziwią, w sensie ja wiem, że dochodzą do Polski, do polskiego internetu, do polskich mediów informacje o jakichś szokujących wydarzeniach na ulicach tych miast, ale to nie jest tak, że mieszkańcy tych miast codziennie walczą o życie i codziennie może im się coś złego wydarzyć. Dostawałem takie pytania będąc w Nowym Jorku, kiedy to w Polsce działo się jakaś okropna sytuacja z nożownikiem w Poznaniu, który zamordował dziecko, także niestety nigdzie nie ma chyba takiej 100% gwarancji bezpieczeństwa. Oczywiście te wszystkie sygnały o niebezpieczeństwach z tych miast zachodnich nie biorą się znikąd. Jest na pewno mniej bezpiecznie w tych miastach niż w Polsce, ale ten poziom zagrożenia przy zachowaniu zdrowego rozsądku i nie zapuszczania się w środku nocy w jakieś szemrane dzielnice nie jest tak wysoki, jak to kreują te wszystkie sygnały, które do nas dochodzą. Macieju, czy spotkałeś w UK dużo drillowców? Ja nie wiem, o co chodzi. Ja chyba już za stary jestem, żeby ogarnąć ten temat. Co to jest w ogóle? Napiszcie mi w komentarzach. Co robisz z jedzeniem niezjedzonym? Częściowo odpowiedziałem już na to pytanie. Często nie jem sam, często zabieramy do domu na wynos. No a trzecia opcja jest taka, że no nie jemy tego, co jest niedobre. Po prostu. Na przykład w Zielonym Wietnamie w Białymstoku pomysł był taki, żeby zamówić więcej i później wziąć do domu. Ale jedzenie było tak niedobre, że i tak wiedzieliśmy, że tego nie zjemy. Także zostawiliśmy. I myślę, że to jest całkiem zdrowe podejście. Kiedy Gorzów, Maciek? Pozdrawiam. Bywam co jakiś czas w Gorzowie, ale rzadko nagrywam, bo poświęcam czas rodzicom i dziadkom. Ale ostatnio byłem w Gorzowie i byłem w świetnej restauracji, nazywa się Nasu. Założył ją człowiek, który pracował w Zoomie, między innymi w Dubaju, a o Zoomie w Dubaju był kiedyś materiał, polecam go zresztą serdecznie. No i tamto menu jest dość podobne jak w Zoomie, trochę krótsze, ale równie ciekawe. Mamy więc kuchnię japońską, ale taką wyłamującą się ze schematów. Mamy topowe produkty, naprawdę, jeśli chodzi o ryby, o mięso, jest wagyu na przykład, no to jest poziom światowy. No i mamy naprawdę smaczne jedzenie, także polecam nie tylko mieszkańcom Gorzowa, ale też ludziom z innych części Polski, zwłaszcza z tej zachodniej części, żeby do Nasu się wybrać, bo jest tam naprawdę znakomicie. Ja z chęcią do tego miejsca będę wracał i w ogóle uważam, że to była najlepsza restauracja, w jakiej kiedykolwiek byłem w Gorzowie. Maciej, gdzie polecasz zjeść pierwszy w życiu ramen? W Awie jest taki lokal, który jest u ciebie top. Na pierwszy ramen poszedłbym chyba albo do Arigatora, albo do Uki Uki, ale chyba bardziej do Arigatora. To jest takie miejsce, w którym ten ramen jest fantastyczny, ale też wydaje mi się, że najbardziej może przypaść do gustu szerokiemu odbiorcy, nie, masowemu odbiorcy, tak się mówi. Mimo, że nie jest to masowa kuchnia. A może byś tak dawał informację, czy w tych restauracjach jest coś bez glutenu? Niestety dla celiaka trudno gdzieś iść. No i to jest racja, dla celiaka na pewno trudno wybrać restaurację, ale jakbym mówił w każdym filmie o każdej rzeczy, która was interesuje w związku z restauracją, czyli czy jest coś bez glutenu, czy jest coś wege, czy można z pieskiem i czy jest kącik dla dzieci. Jeszcze szereg innych informacji, które są ważne często w odwiedzinach restauracji, no to ja bym chyba za dużo o tym jedzeniu nie powiedział, bo bym się skupiał właśnie na tych wszystkich innych aspektach. Wychodzę z założenia, że wszystko można sprawdzić w internecie obecnie. Jeśli jakaś restauracja was zainteresowała, to wejdźcie na jej Facebooka, na Instagrama, na stronę internetową, albo po prostu znajdźcie w Google numer i zadzwońcie i dopytajcie. Jak Poznań, to może Muga? No i do Mugi na pewno się wybierzemy. Już w ogóle mieliśmy rezerwację, już mieliśmy jechać chyba w listopadzie, ale zachorowałem. Zachorowałem, więc niestety musieliśmy odpuścić, musieliśmy odwołać tę rezerwację, ale wrócimy. Wrócimy. Film o pierwszej restauracji z Poznania z gwiazdką Michelin musi na kanał powstać. Macieju, a może jakieś nowe fast food? Na kanale kiedyś było dużo więcej fast foodów, zwłaszcza w tym, nie wiem, 2018 roku, kiedy robiłem test sieciowej pizzy na dowóz, sprawdzałem każdą nowość w Maczku i tak dalej. Nie chcę do tego wracać, tematu. Raczej
fast foody takie sieciowe na kanale będą pojawiać się rzadko. Kiedy coś naprawdę nowego wejdzie, cały czas myślę o tym, czy zrobić test Popeyes, czy nie. Albo gdzieś za granicą, kiedy jest coś ciekawego, jak było o Shake Shacku, o Whataburger, czy o In-N-Out, to myślę, że takie filmy będą powstawać, mimo że wcale nie cieszą się jakimś dużym zainteresowaniem z waszej strony, ale mnie po prostu samego interesują dane sieci. A jeśli spojrzeć na temat fast foodów szerzej, czyli fast food to nie tylko sieciowe fast foody, ale też na przykład burgerownia, kebab, jakiś street food, no to takie tematy cały czas się pojawiają. Bardzo często w filmach o, nie wiem, nowych miejscach w danym mieście, czy po prostu jak jesteśmy w danym mieście i nagrywamy vlog z tego miasta, no to coś takiego się pojawia. Czasem nie ma tego na miniaturce, czasem tego nie ma w tytule, ale coś takiego jest w samym filmie. Na pewno jest tak, że ja sam od założenia kanału też wiem mniej takich rzeczy, no i po prostu tego będzie mniej niż było kiedy. Życie nie kręci się wokół pistacji. Taki komentarz. Ja bardzo lubię pistacje, bardzo lubię desery pistacjowe i w ogóle bardzo lubię dodatek pistacji, kiedy jest on po coś. Nie zawsze tak jest. Pistacje będą na tym kanale. Co tak często ten Nowy Jork odwiedzasz? Spodobał ci się po prostu, czy jakieś inne sprawy? Po prostu mi się spodobał. Sonia też uwielbia Nowy Jork i uwielbiamy tam wracać. Pod kątem kulinarnym jest to też świetne miejsce, bo mamy tam każdą kuchnię świata, różnorodność jest ogromna. Minusem jest to, że te ceny są dość wysokie i to jest na pewno powód, dla którego nie jesteśmy w Nowym Jorku aż tak często, jak może byśmy chcieli być. Nie wiem, czy w tym roku pojedziemy. Jeśli tak, to raczej gdzieś, nie wiem, w grudniu może. A korzystając z okazji, e-book z Nowego Jorku jest w przygotowaniu. Bardzo chciałbym go wypuścić przed majówką. No i to będzie prawdziwa kopalnia wiedzy o nowojorskiej gastronomii przede wszystkim. Dość ambitnie do tego podszedłem i tych rekomendacji będzie sporo. Również wiele takich, o których na kanale nie było. Bardzo brakuje mi komentarzy Sony. Zawsze lubiłam, jak się między sobą wymienialiście opiniami na temat jedzenia. Szkoda, że teraz tego nie ma. Faktycznie teraz jest tego bardzo, bardzo mało. Czasem się gdzieś zdarzy, ale jest tego bardzo, bardzo mało. A to wynika z tego, że po prostu Sonia ostatnio mniej lubi się dzielić swoimi opiniami o jedzeniu, zwłaszcza takimi bardziej rozbudowanymi. Może się to zmieni, to wtedy będzie jej więcej i tyle. A może odcinek dla osób, które nie chodzą za dużo po restauracjach, w stylu jak odnaleźć się w restauracjach w Polsce versus w reszcie świata. I ja trochę nie rozumiem tego pytania, w sensie zapytałem tej osoby, o co dokładnie chodzi, to mi nie odpisała, bo to może być ciekawy temat, tylko ja za bardzo nie wiem, czego nie wiedzą ludzie, którzy po restauracjach nie chodzą. Także może wy wiecie. Komentarze są wasze. Niestety ceny w Krakowie są okropnie wysokie. Mieszkam tu i coraz rzadziej mogę sobie pozwolić na jedzenie na mieście. I teraz odniosę się generalnie do komentarzy o rosnących cenach. Tych było mnóstwo na kanale w mijającym roku. Nie da się ukryć, że te ceny faktycznie diametralnie wzrosły w stosunku do tego, co było w 2021 roku na początku, na przykład w ciągu tych dwóch i pół roku. Czy to wina restauratorów, którzy po prostu chcą się nachapać, zarobić jak najwięcej i tak dalej? Nie do końca. Myślę, że w większości przypadków nie. Na pewno są takie przypadki, że tak, ale raczej z tego, co wiem, z tego, co się orientuję, wszyscy trzymają się food costu 20-30%. Food cost to jest koszt produktów, z których później te dania są przygotowywane i podawane w restauracjach. I to zawsze, odkąd pamiętam, w Polsce wynosiło 20-30%. Czyli jeśli coś kosztuje 100, no to koszt składników użytych do tego dania to jest 20 albo 30 zł. Oczywiście przy ustalaniu cen jest pewna elastyczność. Czasem specjalnie robi się jakieś danie tańsze, niż by wynikało to z food costu, a czasem droższe. To jest i będzie zawsze, ale generalnie średni food cost w restauracjach mniej więcej te 20-30% wynosi. Z tego, co jednak słyszałem, obecnie wynosi coraz częściej 20 niż 30%. Mieliśmy w ostatnich 2 latach ogromną inflację, mieliśmy wzrost wynagrodzeń również, niekoniecznie był to wzrost wynagrodzeń, który doganiał tę inflację, chociaż zależy od branży, wiadomo. No i siłą rzeczy ceny w restauracjach też musiały wzrosnąć. Czy takie tłumaczenie cokolwiek zmienia w sytuacji, gdy po prostu w restauracjach robi się już za drogo na naszą kieszeń? Niestety nic nie zmienia, to jest taka smutna konkluzja z mojej strony. Restauratorzy niestety muszą znaleźć taki złoty środek między ceną, która z jednej strony będzie akceptowalna dla gości, z drugiej strony nie spowoduje, że te dania będą za tanie w stosunku do tego, ile oni na nim końcowo zarobią. A jeszcze o cenach energii rosnących nie powiedziałem. No ale to w sumie też inflacja. A przy tym ci najlepsi restauratorzy, pamiętajmy, nie chcą też schodzić z jakości i chcą dalej serwować dania z równie dobrych produktów
co wcześniej. Ale może nie będzie tak źle. Ja pamiętam, kiedy robiliśmy reportaż z Młodej Polski Beaty Śniechowskiej, no to tam gdzieś było takie rzucone zdanie, że teraz restauratorzy muszą wysilić się na kreatywność, żeby jednak oferować może trochę inne dania z tańszych produktów, ale nie, że z niższej jakości, tylko z grupy tańszych produktów, które będą sprzedawane w akceptowalnej dla gości cenie. Minęły 2 lata i może faktycznie restauratorzy popisali się jakąś tam kreatywnością, jest więcej miejsc z talerzykami do dzielenia, które zazwyczaj dla gości wychodzą drożej, jeśli chcemy faktycznie podjeść, a dla restauratora jest to większy zarobek. Ale bardziej chodzi mi o to, że minęły 2 lata, restauracje wciąż są, bywają pełne gości, zwłaszcza te dobre, i wciąż otwierają się nowe miejsca w różnym pułapie cenowym. Pytanko mam. Zauważyłem, że ostatnio kilku youtuberów śmiga w kurtkach The North Face. Masz z tą firmą jakąś współpracę, czy to twoja prywatna? Dużo osób nosi te kurtki, nie tylko youtuberów, widać na ulicy często. Ja nie mam współpracy z tą marką i wydaje mi się, że generalnie oni nie prowadzą współprac z polskimi influencerami przynajmniej, więc to jest moja prywatna kurtka. Mam 2 kurtki North Face'a, kupiłem je obie przed wylotem do Laponii. Było to tak, że tydzień przed wylotem ocknąłem się, że ja nie mam ciepłej kurtki, a takiej naprawdę ciepłej kurtki na te prognozowane minus 15, minus 20 stopni i muszę coś kupić. I szukałem różnych. Znalazłem jakieś polskie marki, które robią takie profesjonalne kurtki w góry, czy właśnie na jakąś wyprawę do Laponii. Problem był z nimi taki, że nie było nic od ręki i trzeba było długo czekać. Długo, w sensie więcej niż tydzień, 2 tygodnie, miesiąc czasem, bo to było szyte chyba na bieżąco. A też był sezon właśnie zimowy, więc wiadomo, że to schodziło. No jedynie North Face miał takie terminy wysyłki w ciągu 24 godzin, bo ja musiałem to przymierzyć jeszcze, wiadomo, a w ich sklepach stacjonarnych, chyba są takie w Warszawie, ten wybór był bardzo mały. A kiedy film o restauracjach z Lublina? No, do Lublina też musimy wrócić oczywiście. Kolejny komentarz o cenach. Jedynie ceny wody mnie rozwalają i szczerze mówiąc mnie też rozwalają. Rozwala mnie to, że często nie ma tej darmowej wody z kranu czy z filtra w restauracjach. Ja bym chętnie zamówił jakiś napój, który nie jest wodą, w sytuacji, gdybym tę wodę już miał zapewnioną. A tak, wydając 15, 17, 20 kilka złotych za 0,7 litra wody, no to trochę mi się nie chce wydawać na jakiś sok, herbatę, kawę albo, nie wiem, alkohol. Bo zwyczajnie ta kwota robi się wysoka, a jednak lubię mieć tę wodę do posiłku. Maciek, czy wszystko w porządku? Martwi mnie fakt, że nie było picia kawy speciality. Co się stało? I to jest komentarz spod filmu ze Strasburga. Nie znalazłem tam kawiarni speciality, a w Paryżu znalazłem i nie piłem na miejscu kawy, ale kupiłem sobie ziarna, wciąż ich nie odpakowałem. Pokażę wam je, bo nie pokazywałem w Paryżu. Ojej, już jest tak niebiesko, że ledwo to widać. Ale to są ziarna z palarni Kawa, tak się nazywa palarnia i kawiarnia również w Paryżu. To z Panama Geisha, czyli takie droższe ziarna. Specjalnie na święta je kupiłem. Wypiję sobie w Wigilii albo w pierwszy dzień świąt. I ostatnie pytanie, pytanie numer 50. Kurczę, jest to chyba pytanie... Tak, to jest pytanie, które już było, czyli kiedy odcinek z Wrocławia? Już o tym mówiłem. Planujemy Wrocław, na pewno w tym roku będzie więcej Wrocławia i to obiecuję. Zadawajcie w komentarzach pytania, jeśli jeszcze jakieś macie. Z chęcią na nie odpowiem przy kolejnym Q&A. Jeśli drugie Q&A powstanie, to pewnie za kilka tygodni, a w kolejnych filmach na pewno wrócimy do jedzenia. Ja już się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.